Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Oczywiście nie będę oryginalna, jeśli przypomnę, że Komisje Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka jednogłośnie przyjęły projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Bo jak sądzę, wszyscy mamy świadomość konieczności wzmocnienia tej ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia wymienionych osób. W ustawie zawarte są normy podnoszące standard bezpieczeństwa i oby stało się tak, jak deklaruje policja, że jest organizacyjnie przygotowana do wypełnienia. Dziękuję, pan minister kiwa głową, że tak, bardzo się cieszę, że jest organizacyjnie przygotowana do wypełnienia zadań w zakresie ochrony i pomocy psychologicznej. Zgadzam się z opinią, że świadek to najważniejsze źródło dowodowe i po prostu trzeba o niego dbać. Wiele osób podkreśla, że nie chodzi tylko o poczucie bezpieczeństwa i nie tylko w czasie składania zeznań, czy też przed wejściem, bądź po opuszczeniu sali. Zmiana przepisów, oby tak się stało i oby było to zauważalne, może wpłynąć na jakość zeznań. Znane są częste przypadki, gdy przestraszony świadek stwierdza, że na przykład nie rozpoznaje oskarżonych, nawet nie patrząc w ich stronę. Tu można tylko powiedzieć tyle. Bezpieczny świadek powie więcej. Wysoka Izbo, jak była już o tym mowa, nowe rozwiązania zostały doprecyzowane w sposób dopasowujący je do systematyki przepisów odnoszących się na przykład do świadczeń zdrowotnych czy zasad przyznawania pomocy ofiarom przestępstw czy świadkom. Przewiduje się bowiem nie tylko ochronę na czas czynności procesowych, ochronę osobistą, ale także pomoc odnoszącą się do zmiany miejsca pobytu, łącznie ze wsparciem finansowym na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Co do tej ostatniej kwestii, jak stwierdził pan minister Jerzy Kozdroń, przyjęte rozwiązanie określenia pomocy finansowej kwotowo, a nie poprzez procentową waloryzację, wynikło, dosłownie tak było powiedziane, z usilnych próśb Ministerstwa Finansów, które uznaje ten sposób wyliczenia za tańszy, mniej obciążający budżet. Moim zdaniem, naszym zdaniem, zdaniem mojego klubu, na pewno kwestie wydatków trzeba monitorować, również w zakresie liczby zaangażowanych w realizację zadań policjantów. Będziemy bardzo zainteresowani tym, aby po roku obowiązywania ustawy dokonać oceny jej efektywności, pamiętając oczywiście o danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan poseł już o tym mówił, ale nie wiem, kto z nas się pomylił, bo według tych danych w ostatniej dekadzie, a nie roku, więc nie wiem, kto z nas się pomylił, ale być może, że chyba jednak pan poseł przyznaje się, że tak. Zatem wyszło na moje, że w ostatniej dekadzie, czyli w ostatnich 10 latach, odnotowano 7300 skazań za użycie przemocy lub groźby wobec świadka, biegłego bądź innego uczestnika postępowania. Tylko ta liczba już nam pokazuje, jak szeroki jest krąg osób zagrożonych i jak dobrze się stało, że projekt nie tylko z powodu implementacji dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady znalazł się w polu zainteresowania parlamentu. Wysoka Izbo, oczywiście Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem ustawy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.